Dzień dobry, dzisiaj mamy piątek, 27 września i zapraszam Was na kolejny vlog. Właśnie wychodzimy z domu, Oliwia już zapakowana w foteliku. Będziemy leciały do San Diego. Lecę sama z Oliwią, ponieważ Tomasz już tam jest. Kiedyś Wam wspominałam, że co 3 miesiące cała jego firma leci na taki wyjazd integracyjny, więc są już w San Diego, natomiast my z Oliwią dolatujemy do nich dzisiaj. To jest pierwszy raz, kiedy Oliwia będzie leciała samolotem. Muszę przyznać, że jest to bardzo dla mnie takie wyzwaniowe, zabrać wszystkie rzeczy dla niej i jeszcze ją, nie wiadomo jak to zniesie, ale lot jest krótki, ponieważ trwa godzinę 20 minut, także mam nadzieję, że jakoś przeżyjemy. No i tak, zapraszam Was na weekend z nami w San Diego. Dobra, dotarłyśmy na lotnisko, bagażu mamy trochę, walizka, pokrowiec na wózek, żeby go nadać. Mamy też spacerówkę, torebkę. Jest dziecko. Przyjechałyśmy własnym samochodem, dlatego tak było dla mnie łatwiej po prostu. Więc zaparkowałyśmy, zostawiłyśmy samochód na parkingu i idziemy na lotnisko teraz. Oliwia już siedzi. Udało się, że dostała swoje siedzenie, mimo że była zabukowana jako dziecko, które ma siedzieć na kolanach. Aczkolwiek zawsze warto pytać, ponieważ jeżeli w samolocie są wolne miejsca, to wtedy Wam je dadzą, więc mamy miejsce, siedzi sobie wygodnie w foteliku. Powinno być dobrze. O, cudownie, naprawdę. Nie wiedziałam nawet, kiedy lot minął, bo większość przespała, trochę się pobawiła i tyle. Jesteśmy na miejscu. Pogoda taka sobie, jest bardzo ciepło, bardzo przyjemnie, aczkolwiek niebo jest całe zachmurzone. Dotarliśmy już do hotelu. Zaraz Wam powiem dokładnie, jak się nazywa miejsce, w którym zostajemy, ale może zanim to zrobię Wam tradycyjnie room tour. Po wejściu do pokoju od razu po prawej stronie mamy tutaj łóżko, stoliki nocne. Mamy również tutaj łazienkę. Nie wiem, gdzie się światło zapala. Czekajcie, o tu. Dobrze, więc tutaj mamy taką łazienkę podwójne umywalki, ręczniki, suszarka, to dobrze, bo nie przywiozłam. Mamy tutaj też dwa lusterka, tutaj mamy toaletę, jest też prysznic. O, nie ma wanny, nie wiedziałam, że nie będzie wanny. To jakoś, no a mówiliśmy w domu o tym, że w Oliwie będziemy kąpać w wannie. A nie mamy wanny. A jest słuchawka? Nie, jest dysza, taka ze ściany. Trudno. Jakoś sobie poradzimy. Uwielbia się kąpać na basenie, więc no nie wiem, tutaj też sobie jakoś poradzimy. Fajnie właśnie są wszystkie szampon, odżywka do włosów i żel do mycia w takich dużych ilościach, bo najbardziej to denerwuje właśnie, jak dają te małe buteleczki. To jest takie po prostu tyle śmieci się z tego produkuje, a tu proszę właśnie takie, które mogą uzupełniać. Bardzo lubię takie rozwiązania w hotelach. W ogóle bardzo tutaj jest ładnie. Zobaczcie, jaka jest przepiękna podłoga. Też było napisane na stronie, że niedawno te hotele były jakby odnawiane, więc bardzo ładnie to wygląda. Tu jest łóżko, tak jak mówiłam. Jest też, no tutaj takie szafeczki z telewizorem. Jest też taka część tutaj salonowa, ponieważ to, co my wzięliśmy, to nie jest normalny pokój. Jak się nazywa to, co wzięliśmy? Junior Suite, tak? Czyli jakiś takim, nie wiem, mini mieszkanko, że tak powiem. Tutaj jest właśnie kanapa, która też się rozkłada na łóżko, także nie dość, że mamy duże łóżko, to jest jeszcze kanapa. Poczekajcie chwilę. Musiałam na chwilkę przerwać, ponieważ poprosiliśmy o łóżeczko turystyczne i właśnie nam je tutaj dostarczono. Na razie stoi na środku. Muszę je jeszcze gdzieś tutaj umiejscowić. Nie wiem jeszcze do końca, jak to zrobimy, ale na pewno miejsce dla Oliwii się również znajdzie, ponieważ już mówiłam wielokrotnie, że my nie śpimy z Oliwią w łóżku. Oliwia będzie spała sama. Zobaczcie, tutaj takie ładne, bardzo ładne obrazy na ścianie. Skończyłam mówić właśnie, że to łóżko również się rozkłada, więc tak naprawdę no więcej osób mogłoby zostać w takim mieszkaniu, jeżeli czują się komfortowo, właśnie dzieląc łazienkę, no i wiadomo, śpiąc w tym samym pokoju. A jak nie, to jest po prostu fajne takie ustawienie, żeby po prostu sobie odpocząć w ciągu dnia. Właśnie większość tych hoteli ma już teraz takie pokoje, gdzie jest też jakaś sofa, żeby usiąść, a nie tylko, wiadomo, przesiadywać na łóżku. Tutaj jakieś krzesło. Jest też stół, także można coś zjeść, fajne krzesła. Widziałam, że tutaj jest garderoba, tu są nasze bagaże, duże, fajne lustro.
Jest też safe, żelazko, tak naprawdę wszystko, czego potrzeba. Naprawdę fajna taka garderoba, do której się wchodzi. I jeszcze tutaj widziałam, że można wejść. Co tutaj mamy? Aha, no i tutaj jest taka jakby mini kuchnia. Jest światło. Tutaj jest, zobaczcie, takie, jest lodówka. O, jest mikrofalówka też. To jest taka troszkę, widzę, starsza część, jeżeli chodzi. Ale jest, jest zlew, jest też urządzenie, że można sobie jakąś kawę zrobić. Woda. Nie wiem, co tam jest. Ale może to się przechodzi do innego budynku, ponieważ zaraz obok jest kolejny ten suite. I tutaj się wychodzi na taras. Są krzesła, można sobie usiąść. Pogoda jest troszkę lepsza. Widzę, że się rozpogodziło. Wybraliśmy sobie właśnie no taki pokój z widokiem na zatokę. Więc tak to wygląda. Bardzo przyjemnie i bardzo relaksująco. Pora teraz troszkę odpocząć. Nie ukrywajmy, ja jestem dosyć zmęczona, ponieważ no jakoś tak nie za bardzo się dzisiaj w nocy wyspałam. Właśnie stresowałam tym wszystkim i budziłam się praktycznie co 15 minut albo co godzinę, więc muszę trochę odpocząć i też jeszcze musimy iść coś zjeść, bo no wiadomo, takie zamieszanie było, że tak naprawdę śniadania nie jadłam ani lunchu, a już pora taka popołudniowa, więc no musimy coś pomyśleć. Miejsce, w którym się zatrzymaliśmy, nazywa się Paradise Point Island Resort, dlatego że praktycznie całą powierzchnię tej małej wysepki pokrywa właśnie ten resort, także jest to fajne, w zasadzie taka wysepka w mieście. Tutaj są różne, jakieś widziałam, eventy, też są różne restauracje, także nie wiem, możliwe, że wybierzemy się gdzieś tutaj po prostu na miejscu, by zjeść lunch. Jest też spa, więc można sobie zafundować jakieś zabiegi, kto wie, kto wie. Zostajemy tutaj 3 noce. Dzisiaj jest piątek, zostajemy do poniedziałku. Także no plan jest taki, żeby się zrelaksować troszkę, odpocząć od pracy, też spędzić tak więcej czasu razem. Teraz muszę tutaj zastanowić się, jak to wszystko zorganizować nam i rozpakować nasze rzeczy. Także widzimy się później. Tutaj jest mapa całego resortu, także jak widzicie, jest no bardzo, bardzo duży. Tutaj są baseny, 1, 2, 3, 4 i tu największy, 5. Jest też taki staw, to później Wam pokażę. Są różne restauracje właśnie na obszarze tego resortu. Tutaj na czerwono zaznaczone są takie miejsca, gdzie można zrobić sobie ogniska i wiecie, takie pianki marshmallow właśnie, no tam ugrillować troszkę, zrobić sobie smores. Nasz pokój to jest numer 245, czyli my jesteśmy tutaj. Gdyby ktoś był zainteresowany, chciał mieć podobny widok, wybierzemy się na pewno zobaczyć tutaj tę zatokę. No, są też korty tenisowe, gdyby ktoś miał ochotę pograć. Widziałam, że jest też wypożyczalnia rowerów. No tu jest taki duży, fajny basen, widziałam, bardzo mi się podobał. Ogólnie naprawdę jest to bardzo ładny resort, może nie jest najnowszy, bo jest starszy, ale pokoje, jak widzieliście, są takie dosyć odnowione, przynajmniej meble. Natomiast ogólnie jest to bardzo zadbany resort, bardzo mi się to podoba. Ponieważ jest dosyć spory, to widziałam, że jeżdżą takie meleksy i można zadzwonić właśnie do recepcji, poprosić, żeby po was podjechali, jeżeli chcielibyście właśnie się przewieźć, nie iść na nogach, aczkolwiek my prawdopodobnie będziemy wszędzie spacerować. Tutaj jest również tak jakby molo i można sobie wypożyczać jakieś tam łódki, pewnie skutery, kajaki, różne takie rzeczy, także to też jest jakby na miejscu, także naprawdę, naprawdę fajnie. Widziałam, o, też tutaj jest pokój, można wynająć, nie wynająć, tylko no jakby zrobić pranie, są po prostu pralki, także no naprawdę wszystko jest na miejscu, gdyby ktoś bardzo chciał, to ani się stąd nie musi ruszać.
przyszło nasze zamówienie, ale nie są to takie zwyczajne taco. Ja na przykład mam, jak widzicie tutaj, to z mashed potato, czyli z ziemniakami tłuczonymi i z bekonem. Tutaj mam jakiś z hamburgera, tak naprawdę. Tomek wziął sobie coś z makaronem, macaroni and cheese, mac and cheese. A to nie wiem, co to jest, więc tak naprawdę taco, ale nie takie zwyczajne, coś nowego. Wróciliśmy już do hotelu, czy to resortu. Jeszcze musieliśmy po drodze zahaczyć o Target, dlatego że niektóre rzeczy sobie zamówiłam. Właśnie to taka też wskazówka dla Was, żeby nie brać wszystkiego. Ja na przykład pieluchy, czy właśnie jedzenie, jakieś takie saszetki dla Oliwii, to po prostu wszystko zamówiłam w Targecie i teraz odebraliśmy. Dokupiliśmy jeszcze tam może parę takich spożywczych rzeczy do zjedzenia na śniadanie czy na przekąski. Natomiast tak, jedzenie było bardzo pyszne. Tomasz zabrał mnie do takiego miejsca, nazywa się Not Not Tacos i to jest knajpa założona przez youtubera, którego Tomek ogląda i bardzo lubi, Sam the Cooking Guy. To możecie znaleźć właśnie na YouTube jego przepisy. Bardzo dobre to były rzeczy, takie niespotykane w ogóle połączenia dla mnie. Na przykład no taco, gdzie z ziemniakami potłuczonymi i z bekonem, czy właśnie z hamburgerem. Tomek tam też miał, tak jak pokazywałam, z makaronem. Także niespotykane połączenia, dziwne wydawałoby się, ale naprawdę smaczne. Także polecam, jak będziecie. No jest tylko, to nie jest sieć, to jest tylko jedna taka knajpa właśnie w San Diego, więc polecam przy okazji zajrzeć. A, i na koniec jeszcze jedliśmy lody, najpyszniejsze lody, gelato, jakie kiedykolwiek w życiu jedliśmy, mega pycha były. I one również, to jest wszystko tam w jednym miejscu, nazywa się ta dzielnica Little Italy. No, także bardzo polecamy. Mamy już dzień kolejny, w zasadzie już jest popołudnie, ale jakoś tak, no nie chciało mi się wcześniej, szczerze mówiąc, nagrywać. Rano pojechaliśmy na śniadanie, wszystko było przepyszne do tego stopnia, że po prostu zapomniałam wyciągnąć kamerę i nagrać. Zorientowałam się, jak już skończyliśmy jeść. Noc minęła nam bardzo dobrze. Oliwia przespała całą noc, także fajnie. Tutaj miała to łóżeczko turystyczne właśnie ustawione. Przywiosłam kamerkę z domu, także szum był włączony, ten, który ona zna. I tak sobie po prostu spała. Byliśmy teraz na basenie, stąd ten wygląd. Mam na sobie chustę, ponieważ niosłam sobie tutaj Oliwię. Ostatnio tak próbujemy się nosić, aczkolwiek tak naprawdę to już są końcówki. Wcześniej jakoś jej nigdy nie nosiłam, nie było takiej potrzeby. Natomiast ostatnio jakby mając ten plan, żeby lecieć samotnie z nią samolotem, pomyślałam, że może to być przydatne, więc nosiłyśmy się trochę po domu. Jest to bardzo miłe, jej się bardzo podoba. No i teraz w zasadzie włożyłam ją w tę chustę, jak szliśmy na basen i też było fajnie. Aczkolwiek już jest bardzo ciężka, ponieważ ona waży powyżej 10 kg, więc tak naprawdę już powoli zbliżamy się do tej granicy, przynajmniej jeżeli chodzi o producenta mojej chusty, a jest to Soli Baby. Tam jest chyba napisane, że do 25 funtów można dziecko nosić. Oliwia ma 23, także tak naprawdę został nam jeszcze 1 kg chyba zapasu. I tak, teraz Oliwia pójdzie sobie na drzemkę. Później zbierzemy się może na spacer. Pogoda dzisiaj jest taka sobie. W zasadzie jest ciepło, ale niebo jest zachmurzone, więc wyjdzie na basenie, ale szczerze mówiąc, zaraz po tym jak się z wody wyjdzie, to jest bardzo zimno. Tu jest łóżeczko Oliwii, tak sobie to zorganizowaliśmy. Poprosiliśmy po prostu w hotelu właśnie, aby nam takie łóżeczko turystyczne przynieśli. Nie przywoziliśmy swojego. Tutaj jest taki materacyk. Oni dali wprawdzie prześcieradło, ale nie wiem, dziwne to prześcieradło było, także ja przywiozłam z domu sobie właśnie taką pieluszkę muślinową Aden & Anai. One są bardzo, bardzo duże, także widzicie, że byłam w stanie założyć sobie tę pieluszkę, jeszcze podwinąć pod spód. Poza tym Oliwia się nie wierci. Ona, jak ją położymy na plecach do spania, to ona tak śpi całą noc tak naprawdę, prawie się nie rusza. Oprócz tego tu jest jej śpiworek, który przywiozłam. To jest śpiworek z Pottery Barn. Ona w nim śpi
codziennie, każdą drzemkę, więc jakby to jest coś, co ona zna. Wie, że jak ją zasuwamy w śpiworek, to po prostu odpływa w ciągu no, 5 minut tak naprawdę. No i też smoczek, ponieważ ona dostaje smoczek tylko do spania, więc tak jak mówię, wystarczy ją zawiąć w śpiworek, dać smoczka, włączyć szum, wychodzimy z pokoju, ona śpi po prostu w ciągu 5 minut, zasypia. Także tak, mówiłam już, że kamerkę wzięłam z domu, także no nie potrzebuję kamerki jako kamerki, ale wzięłam ją do odtwarzania szumu, ponieważ ja Wam kiedyś mówiłam, że ta kamerka ma wbudowaną funkcję, tam właśnie są różne kołysanki, jest szum, jest też światło, więc to czerwone światełko, przy którym ona śpi w domu, również tutaj na noc jej włączamy. Tutaj zawiesiłam sobie ręcznik, żeby po prostu stworzyć taką barierę trochę, żeby nie było słychać, jak my się przewracamy w nocy w łóżku, ale też żeby nie było widać światła z łazienki czy z laptopa, jak tam sobie wieczorem w łóżku siedzimy, jak ona już śpi. Także tak wygląda ten setup i sprawdził nam się bardzo dobrze. Idziemy teraz coś zjeść. Znowu taco, ponieważ Tomasz stwierdził, że to jest dużo dobrego jedzenia, a ponieważ jesteśmy blisko granicy z Meksykiem, to jest dużo dobrego meksykańskiego jedzenia, więc jedziemy na taco znowu. Coś małego, dlatego że śniadanie było naprawdę bardzo duże i tak naprawdę ja nie jestem głodna, ale wiadomo, coś trzeba zjeść, żeby później nas głód nie dopadł, bo no wiadomo, że idziemy, wracamy do pokoju trochę wcześniej, ponieważ Olivia będzie musiała iść spać, no i wtedy już raczej nie wychodzimy, więc musimy się najeść. Tomasz właśnie zwrócił uwagę na to, że tutaj są takie wydzielone parkingi, widzicie, na te hulajnogi. Takie jakby strefy wyznaczone i są zaparkowane. To są hulajnogi, które po prostu można sobie wypożyczyć. Elektryczne hulajnogi. Jest chyba aplikacja, tak Tomasz, na telefonie, którą się pobiera i w ten sposób... Słucham? W Polsce to też jest. W Polsce są takie też? Nie wiedziałam, skąd mogę wiedzieć, nie interesuję się. No ale właśnie, są wydzielone miejsca, a na przykład jak byliśmy w ubiegłym roku w Los Angeles, to tam po prostu tak na zakręcie na ulicy leżały, na chodniku poprzewracane czasem. Takie, ale nawet w San Jose, jak ostatnio byliśmy, Tomasz, to też widziałam, że tak po prostu byle gdzie tak leżały. A tutaj fajnie, to już jest któreś skrzyżowanie, jak jedziemy i właśnie one są tak równo ustawione, wymalowane, jest taki prostokąt i tam one właśnie mają swoje miejsce. Bardzo mi się ten pomysł podoba. Tak siedzimy sobie tutaj na stolikach barowych przy ulicy, jak nigdy. Aha, chciałam nagrać. Tomasz nie może się powstrzymać, bo ma takie dobre jakieś burrito, frytki w środku, mięso, nie wiem co jeszcze. Kolejna osoba. I taco, nie wiem. Ja mam takie, aha, to jest, tu mam jakieś z wołowiną, a tutaj miałam z jakimiś grzybami. Nie widać ich wprawdzie. Zobaczcie, jakie miejsce. Normalnie ludzie rzucają siekierami w środku. O. Tak jakby strzelnica. Ale rzucają do celu siekierami. Kto pamięta to miejsce z ubiegłego roku? U Tomasza już brakuje jak zwykle. Jak zwykle, nie zdążę nagrać, bo on już je. I jeszcze Oliwie mi karmi lodem. Troszkę się rozpadało, także pędzimy do samochodu i jedziemy do domu. W ogóle ciemno już, tak? W przeciągu kilku minut tak się zrobiło. Ludzie ognisko sobie robią, fajnie siedzą. Dobra, zmykamy, widzimy się jutro. No i dzień dobry w niedzielę. Zobaczcie, dzisiaj jest piękne słońce. Właśnie takiej pogody nam było trzeba. Wczoraj niestety było brzydko, ale dzisiaj jest już ładnie. Jutro mam nadzieję też będzie ładnie. Jest dosyć wcześnie, także my zmykamy po kawę. Kawa jest, bajgle są, smacznego. Thank you.
tutaj też są takie fajne pokoje z widokiem na zatokę. Proszę, tutaj przygotowują wszystko. Będzie ślub w plenerze z takim widokiem. Pewnie o zachodzie słońca będzie cudownie. Tomasz tu właśnie zasugerował, że powinnam coś takiego wystawić w łazience dla niego. Bo nie wiem dlaczego właśnie, to jest taki problem zmienić rolkę. Fajny magnes, tylko chyba nie do końca nam się sprawdził, a ta pogoda tutaj jednak. Zdecydowaliśmy się na taki. Na koniec dnia przyjechaliśmy jeszcze na zachód słońca do La Jolla. Jest to taka dość znana miejscowość niedaleko San Diego. Wydaje mi się, że jechaliśmy około 15-20 minut, ale naprawdę jest tutaj cudnie. Udało nam się załapać na końcówkę zachodzącego słońca, także chociaż tyle. Przepięknie tu jest naprawdę. Życzyłabym sobie tutaj wrócić za dnia, ale no niestety nie mamy takiej możliwości, więc może następnym razem. Jutro już pora wracać do domu. Zapomniałam skończyć tego vloga. W poniedziałek po prostu zajęliśmy się pakowaniem. Zależało nam na tym, aby sprawnie opuścić hotel. Fajnie, ponieważ doba hotelowa kończyła się dopiero o 11, więc Oliwia zdążyła jeszcze rano się zdrzemnąć, zanim musieliśmy pokój opuścić. Później w recepcji chwilę poczekaliśmy i pojechaliśmy na lotnisko. Musieliśmy oddać samochód, jeszcze chcieliśmy coś zjeść. Także ogólnie w drogę powrotną było mi łatwiej z tego względu, że na lotnisku Tomasz po prostu zajął się Oliwią, podczas gdy ja złożyłam wózek. Ja jestem ekspertem w takich rzeczach, także ja go złożyłam. No było to znacznie prostsze. Również w drodze powrotnej Oliwia spała tak naprawdę cały czas, więc naprawdę fajnie się złożyło, że i w jedną i w drugą stronę po prostu się przespała. Ale ja zdaję sobie sprawę, że to jest kwestia losu, że tak powiem, albo dziecko będzie spało, albo nie, albo będzie płakało, albo nie. Starałam się wyczytać wcześniej w internecie jakieś takie rady, jak co zrobić, by ten lot był bardziej przyjemny dla nas wszystkich i ludzi, którzy lecą razem z nami. Starałam się dać jej smoczka. Ona smoczka dostaje tylko i wyłącznie, kiedy śpi. Więc tak naprawdę w momencie, jak ona go dostała w samolocie, plus zawsze śpi właśnie w towarzystwie tego białego szumu. Jakby szum samolotu spowodował, że ona po prostu się uśpiła, tym bardziej, że jakby no wcześniej będąc na lotnisku, wszystko było takie nowe, dużo ludzi, ona lubi obserwować, więc wtedy nie spała. A później w samolocie znowu w drodze powrotnej udało się, że były wolne miejsca, więc dostaliśmy miejsce i dla niej, więc leciała znowu właśnie w foteliku. To jest bardzo fajna opcja, naprawdę. Zresztą to jest też bezpieczniejsze dla dziecka. Jeżeli są wolne miejsca na pokładzie, to wówczas oni pozwolą Wam posadzić dziecko w foteliku i tak jest też bezpieczniej, tak jest bardziej jakby zalecane, żeby dziecko podróżowało. Także to, co ja zrobiłam, to po prostu w momencie, jak nadawałam walizkę, zapytałam tej osoby, aby sprawdziła, czy są wolne miejsca
na pokładzie i ponieważ były, to nie nadawałam fotelika, tylko zabrałam go ze sobą. Także taka rada dla Was. Ogólnie wyjazd był super, fajnie było się tak zrelaksować, spędzić trochę czasu w innym miejscu. Resort jest naprawdę super, bardzo Wam polecam. Nie jest najtańszy, ale jeżeli ktoś leci na wakacje i chciałby sobie coś takiego zafundować, to polecam, naprawdę było bardzo fajnie. Dużo dobrego jedzenia. Tak naprawdę ten nasz wyjazd to skupił się na odpoczynku, na pobytach na basenie, na spędzaniu czasu razem, a także na dobrym jedzeniu. Moi drodzy, mam nadzieję, że ten filmik Wam się podobał. To już jest koniec. Dziękuję Wam bardzo za poświęcony czas. Oczywiście zachęcam do klikania kciuków w górę, do subskrypcji, a także do śledzenia mnie na Instagramie. Do zobaczenia wkrótce.